rozpoczęliśmy 11 obchody Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Dzisiejszy dzień to jest dzień konferencji, gdzie staramy się przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania osób, dzieci niepełnosprawnych. W dzisiejszym dniu gościmy też wielu gości, przedstawicieli władz, przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, dyrektorów, pedagogów. Ten dzień jest dla nas dniem takiej rzeczywistej, prawdziwej radości, ponieważ odwiedza nas wiele osób, wiele gości. Mogą skorzystać z tego, żeby wysłuchać ciekawego wykładu. W dzisiejszym dniu mówiliśmy o potrzebach osób z niepełnosprawnością. Myślę, że każdy będzie mógł dla siebie wyciągnąć z tego wykładu coś dobrego i przenieść na grunt własnego życia, własnej działalności dla dobra właśnie uczniów, dzieci i później dorosłych osób z niepełnosprawnością. Wykład dotyczył potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No, był to wykład właściwie dotyczący mojej problematyki, z którą się spotykam zawodowo na co dzień. Od 35 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi, głównie z dziećmi. Od dzieci małych, diagnozę małych dzieci w poradni, po osoby dorosłe, które przebywają w ośrodku i też w innych placówkach. Wspieram te dzieci i wspieram ich rodziny też. W Pelpinie jestem pierwszy raz. Zostałam zaproszona tutaj przez pracowników, którzy mieli ze mną kontakt w moim ośrodku w Uśnicach. W ramach olimpiad specjalnych odwiedzali nasz ośrodek w Uśnicach i po prostu mieliśmy tam kontakt ze sobą i po latach zostałam zaproszona. Przed wykładem zwiedzałam razem z panią psycholog ośrodek. Jestem naprawdę pod wrażeniem i wyposażenia i wszystkich terapii, które są tutaj prowadzone, tego i jakiej pomocy udziela się tutaj uczniom. Dni Godności Osób Niepełnosprawnych to jest bardzo istotna i bardzo ważna rzecz, myślę, nie tylko dla tej placówki, a właśnie szeroko pojętego społeczeństwa, w którym się znajdujemy, czy otoczenia, w którym funkcjonuje szkoła i te dzieci, czy osoby dorosłe również, bo o nich też należy pamiętać, z niepełnosprawnościami. W dniu takim codziennym, w codziennym zabieganiu, często gdzieś zapominamy rzeczywiście o tych osobach i tutaj dzisiaj na tej konferencji, na tych wystąpieniach został zasygnalizowany właśnie ten problem dostrzegania niepełnosprawności, dostrzegania, ale też życia z tą niepełnosprawnością, czy z tymi niepełnosprawnymi osobami na co dzień, dbania o te osoby, ale wspierania przede wszystkim tych osób i motywowania tych osób do tego, by mogły one właśnie godnie żyć i godnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Wsparcie oczywiście w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych, jakimi dysponuje Starostwo Powiatowe, staramy się tego wsparcia udzielać. Myślę, że zarówno tutaj Pelplin, jak i Tczew, w którym również mamy ten ośrodek, no widać, że w porównaniu z innymi tutaj regionami, nie tylko Polski, ale i Europy, wypadają całkiem nieźle. Nie bez znaczenia na pewno jest ogromne zaangażowanie tutaj nauczycieli i pracowników tych ośrodków, jak również rodziców, którzy wspierają również tych nauczycieli i pracowników w podejmowanych przez nich działaniach.